Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Studio Fakty, którego gościem jest wiceminister edukacji i nauki, pani Marzena Machałek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim wiemy, że Polacy pomagają, ale trzeba też pomóc tym najmłodszym, trzeba dać im odpowiednią edukację. Czy Polska jest na to gotowa? Mam tu na myśli oczywiście młodych uchodźców z Ukrainy. Myślę, że na wojnę tak do końca nikt nie jest gotowy, na taką falę uchodźców nikt do końca w 100% nie jest gotowy, ale przepisy, które mieliśmy, jeśli chodzi o resor edukacji, były na tyle już przygotowane wcześniej i elastyczne, że tak naprawdę już prawie 30 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, napaścią Rosji na Ukrainę, mówię to celowo, jasno, to 30 tysięcy prawie dzieci trafiło już do polskich szkół, do oddziałów głównie ogólnodostępnych, ale też oddziałów przygotowawczych. I w związku z tym, że to jest trudna sytuacja, panie redaktorze, ona jest nie na niespotykaną skalę wyzwanie, to też została przygotowana specustawa, która weszła w życie wczoraj, podpisana przez prezydenta w bardzo szybkim trybie, przygotowywana. Tak, chcę powiedzieć, że ja się zajmę teraz głównie sprawami, bo ona zawiera różne rozwiązania, ale też zawiera kwestie związane z edukacją, bardzo ważne i bardzo istotne, które pozwolą te przepisy, które już są, uelastycznić, pozwolić na to, by można było pomóc dzieciom, młodzieży ukraińskiej uczyć się w polskich szkołach. Ona dotyczy tego, by móc przygotowywać czy organizować oddziały przygotowawcze w sposób elastyczny, by móc też zatrudnić nauczycieli na dodatkowe godziny oraz też pozwolić pracować nauczycielom, którzy są na przykład na świadczeniach kompensacyjnych. To jest bardzo, ale to, co jest najważniejsze i to, co powinno wybrzmieć, to też ta ustawa zawiera zapis, że będzie zwiększona rezerwa oświaty i że te wszystkie zadania, które są zwiększone i które dotyczą samorządów i szkół, będą sfinansowane z tej rezerwy, a także z tak zwanego funduszu pomocy, bo nie tylko rezerwa, ale także z funduszu pomocy. W związku z tym dzisiaj to można powiedzieć, że do szkół trafiły dzieci z tej pierwszej fali, często tych rodzin ukraińskich, matek przede wszystkim z dziećmi, które miały do kogo przyjechać. Teraz spodziewamy się kolejnych dzieci w polskich szkołach, które będą też mocno straumatyzowane, które w tej chwili dochodzą do siebie gdzieś tam w miejscach, gdzie znalazły schronienie. Różne są to miejsca. Ja na przykład rozmawiałam z Caritasem w Jeleniej Górze, tam też w ośrodkach te dzieci są z rodzinami. One dopiero za parę dni, a może za tydzień będą trafiały do polskich szkół, więc musimy być przygotowani na bardzo dużą liczbę dzieci. W związku z tym tutaj zachęcam i tutaj zwracam się z wielką prośbą do samorządów, do dyrektorów, żeby dzieci, które są w ciężkim stresie, stresie wojennym, no, trauma wojenna to jest wielką traumą, i które nie znają języka polskiego, żeby nie trafiały bezpośrednio od razu do ogólnodostępnych oddziałów, bo tam będą czuły się zagubione, mogą się czuć wyobcowane, chociaż wiem, że polskie dzieci świetnie przyjmują i rodziny świetnie wspierają te dzieci, które trafiły do szkół, ale trzeba też dać czas. Czas na to, żeby się oswoiły, czas na to, żeby się nauczyły języka polskiego. Innymi słowy, jest możliwość tworzenia tych oddziałów przygotowawczych. Nie tylko ustawa, ale zmieniliśmy też rozporządzenia, ale jest możliwość tworzenia międzyszkolnych, a także międzysamorządowych na mocy porozumienia różnych samorządów, tak by można też tworzyć te oddziały przygotowawcze poza siedzibą szkoły, do której będzie ten oddział przygotowany. Można, ten oddział przygotowawczy może być liczyć więcej niż 15 osób, tylko do 25 osób. Też to już wcześniejsze przepisy, jest zwiększona subwencja, waga subwencji o 1/3 na ucznia w tym oddziale przygotowawczym. Jest zwiększona liczba godzin języka polskiego, także jest on bardzo też korzystny dla dzieci. Czyli za tymi pieniędzmi pójdą pieniądze dla samorządów. Za tymi działaniami idą pieniądze dla samorządów, dlatego też są takie przepisy, bo rezerwa oświaty, ona jest określona w ustawie. My tutaj teraz zmieniliśmy, ona może być zwiększona w ustawie w ogóle, tak? Natomiast tu zwiększyliśmy w dotychczasowych przepisach, myśmy teraz uelastycznili też sprawę rezerwy budżetowej, będzie powiększana i w rozliczeniu miesięcznym do samorządów będą trafiały środki związane z przyjęciem
i organizacją nauki dla dzieci ukraińskich. To będzie taka nowa rzeczywistość szkolna, bo zastanawiamy się też, jak to będzie wyglądać. Przecież nie wybudujemy w chwilę nowych szkół, nowych placówek. Czy to zwiąże się także z tym, że, bo pani tutaj użyła terminu, że będzie do 25 osób być może w klasie. Ja natomiast Nie. Mówimy oddział przygotowawczy. Przepisy mówiły, że to miało do 15 osób. Dzisiaj zwiększyliśmy ten limit do 25, ale też w klasach 1-3 zwiększyliśmy limit w szkołach ogólnodostępnych i w klasach ogólnodostępnych do 29 osób, tak? W przedszkolach do 28 osób. Tam były mniejsze limity, były bardziej większe ograniczenia. No, jest to nowa rzeczywistość. Czyli to się zwiększy? Przepraszam, tak, że wejdę w słowo, ale jednak chciałbym dopytać, a to będzie też troszeczkę tak, że może być sytuacja, w której i o 18 będą zajęcia w szkołach? No mam nadzieję, że nie, dlatego tutaj postulujemy i tutaj i wojewodowie, i kuratorzy, w tej chwili już mają taki rejestr miejsc, które będzie można wykorzystać, jeśli chodzi o przygotowanie oddziałów. Mamy też informacje o miejscach, ile jest tych miejsc, żeby dzieci mogły do tych szkół trafiać, ale też liczymy się, że to nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych dniach. Oby się ta wojna jak najszybciej skończyła, aby dzieci mogły wrócić do swoich domów, ale musimy też być przygotowani na długi marsz, w sposób mądry pomagać, ale rzeczywiście duża liczba uczniów ukraińskich trafi do polskich szkół. Dzisiaj trafiło 30 tysięcy, ale dzieci, jutro będzie więcej. To naprawdę w takim dużym tempie przyrasta w tym, co widzimy w systemie informacji oświatowej. Zastanawiam się też, bo to są dzieci z traumatycznymi przeżyciami. Tak jak pani wspomniała na konferencji prasowej, czasami głos zamykających się drzwi potrafi je przestraszyć. My to doskonale rozumiemy, bo potrafimy sobie to gdzieś w myślach wyobrazić, że te spadające bomby oddziałowują źle na nas, jako na Polaków, a co dopiero na Ukraińców, a co dopiero na dzieci tych Ukraińców, którzy przecież uciekali przed wojną. I zastanawiam się, czy jest szansa, aby te dzieci miały też większe wsparcie psychologa, no bo to dzisiaj wydaje się kluczowe. Tak, trafiło do 1 marca, tak się złożyło, ja to też pilotowałam, trafiło 180 milionów do samorządów i do polskich szkół na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednak nie zdawałam sobie sprawy, że to będą aż tak potrzebne pieniądze i je można wykorzystać jak najbardziej na zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci ukraińskich, dla polskich też, bo chcę powiedzieć, że wojna to jest też taki moment, który dotyczy też polskich dzieci. One też się denerwują, one też to przeżywają. Myśmy też zaraz po pierwszych atakach Rosji na Ukrainę, myśmy przygotowali zalecenia psychologiczno-pedagogiczne, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Nie, z polskimi dziećmi, z ukraińskimi dziećmi, które już były w systemie, bo ja nie mówię o tych w ogóle, które są, bo ich jest bardzo dużo, dzieci ukraińskich w polskim systemie i tam, gdzie one trafiają do swoich kolegów, te, które w wyniku wojny do Polski trafiły, to one są jeszcze w innej sytuacji, ale generalnie to jest dla wszystkich bardzo trudna sytuacja. Ja słyszę te opowieści, że tam, gdzie te dzieci są, które uciekły przed bombami, z mamą, którą szły przez kilka kilometrów do granicy, to one rzeczywiście, jeżeli ktoś zamknie drzwi, to one po prostu z płaczem się gdzieś chowają. To są niewiarygodnie trudne przeżycia i się nie da tak zniwelować. Wiemy, wydawało mi się, że nie będziemy musieli tego przeżywać, że to... I też jednak tak się to nie wydarzy. Dzieci, i tak uczyliśmy dzieci. Natomiast dzisiaj my się tym zmagamy jako bratni, sąsiedni, może nie używajmy tego, sąsiedni, sąsiad. Jesteśmy dobrym sąsiadem, przyjmujemy, opiekujemy się tymi dziećmi. Ja bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, wszystkim rodzicom, którzy też wspierają i robią akcje. Wiem, że jak dziecko trafia ukraińskie, gdzieś uciekło z mamą, to się rodzice zbierają, pomagają. Bardzo za to dziękuję, ale tutaj też bardzo mocno pracują wojewodowie, kuratorzy oświaty, rząd, służby wszystkie, żeby przygotowujemy i przepisy, i bazę, i pieniądze na to, żeby pomóc, a także rekomendacje psychologiczno-pedagogiczne też poszły do poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak się zaopiekować dzieckiem, które ma specjalne potrzeby edukacyjne, by za tym mogły dosyć szybko pójść dodatkowe środki. To wszystkich nas dotyczy, to wszystkich nas dotyka, wszyscy to bardzo mocno przeżywamy, ale musimy tutaj kierować się zdrowym rozsądkiem i mądrze pomagać. Ja za tę pomoc wszystkim samorządom też dziękuję i dyrektorom szkół,
przepisy, które przygotowaliśmy w specustawie dotyczące możliwości terrorystycznego umieszczania tych oddziałów przygotowawczych w innych budynkach niż jest szkoła, możliwość zatrudnienia nauczycieli poza z tymi, którzy są na kompensacyjnych świadczeniach, czy powyżej 1,5 etatu, czy przyjmowania ukraińskich osób do pracy w szkole, którzy znają język polski, ale nie muszą tego potwierdzać. To są wszystko rozwiązania, które przedyskutowaliśmy z samorządami. To jest wspólna praca państwa. Państwo tworzy rząd i samorząd, ale też samorząd to są wspólnoty mieszkańców w danym terenie i to rzeczywiście dzisiaj się dzieje. Ta pomoc jest ogromna, ta ofiarność jest ogromna, serce jest ogromne, ale musimy być przygotowani na długi marsz. Pani minister, a czy widzi Pani miejsce dla nauczycieli z Ukrainy w polskim systemie oświaty? Oczywiście, że widzimy. Dzisiaj przepisy pozwalają zatrudniać nauczycieli z Ukrainy. Może dyrektor, jeśli ma taką potrzebę i uzna te kompetencje za właściwe, za zgodą kuratora, zatrudnić w polskiej szkole. Poza tym będzie normalny system potwierdzania kwalifikacji. Dzisiaj na pewno osoby ze znajomością polskiego i ukraińskiego mogą być zatrudnione jako pomoc nauczyciela tutaj bez żadnych ograniczeń. Do systemu jednak tutaj musi być zgoda kuratora, żeby pracował jako nauczyciel, a poza tym później, jeżeli potwierdzi kwalifikacje, to bez najmniejszego problemu. Co jest teraz tak naprawdę największym wyzwaniem, bo tak naprawdę nie wiemy jeszcze do końca, na co się przygotować. Jak możecie wyprzedzić to, co nadejdzie, właściwie w swoich myślach, prognozach, planach? Po pierwsze, mamy tą specustawę, która uelastycznia system, i też zapis ustawy artykuł 59, który pozwala dostosowywać ten system do zmieniającej się rzeczywistości. Ja nie wiem, co będzie za 3 dni, za tydzień, więc musimy być przygotowani na to, że nie wiedząc, mamy takie narzędzia, które pozwolą nam w sposób ekstraordynaryjny w tej sytuacji działać. To może inaczej, 30 tysięcy to jest taka liczba uczniów, którzy już dzisiaj tak, są w szkołach. Tak, na pewno, bo to już dzisiaj mamy, o 12 to może i więcej. Tak, bo to z godziny na godzinę, tak. Z minuty na minutę, z sekundy na sekundę rośnie. A czy jesteśmy w stanie, czy macie jakieś prognozy, ile to może być łącznie? Czy to jest za szybko, żeby tak prognozować? Na co się przygotowujecie, może w takich katastroficznych scenariuszach? Może nie używajmy słowa katastroficzne, ale bardzo trudnych scenariuszach. Ja myślę, że dzisiaj do Polski przyjechało z 500-600 tysięcy dzieci. Mhm. I teraz w zależności od tego, w jakim są wieku szkolnym, bardzo dużo dzieci trafi do polskich szkół, więc musimy się przygotowywać na to, by w różnych miejscach, w różnych budynkach, innych obiektach niż obiekty szkoły przygotowywać się do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Miejmy nadzieję, że ta wojna skończy się szybko i większość dzieci, rodzin będzie mogło wrócić do swoich domów, ale to już nie od nas zależy. No to jednak trzymamy kciuki, o to bez wątpienia, o to, żeby jak najszybciej się ten konflikt zakończył. Ja tylko Państwu mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te dane, jeżeli chodzi o urodzenia polskich dzieci, to w każdym roku rodzi się średnio mniej więcej około 400 tysięcy dzieci, a tutaj już mamy do czynienia z tak potężną liczbą jak ponad 500 000. Dla nich trzeba będzie znaleźć miejsce. Oni są też teraz w trudnej sytuacji, tak jak i cały naród ukraiński, który teraz przeżywa te trudne chwile. Tak myślę, żeby jeszcze zapytać jednak troszeczkę bardziej przyszłościowo, bo żyjemy, to źle może brzmi, ale w ciekawych czasach, trudnych i dużo się dzieje. Ale to jest bardzo smutne, co się dzieje rzeczywiście, natomiast coś, co mnie naprawdę wzrusza i porusza, to ofiarność Polaków. I tutaj niesamowicie, tutaj na Dolnym Śląsku też to czujemy. Na Dolnym Śląsku, tego to powiedzieliśmy, to jest drugie po Warszawie miejsce, po Mazowieckim, które przyjęło jak liczbę dzieci ukraińskich. Natomiast dobre w tym jest to, że zobaczyliśmy tą serce, ofiarność i poczucie wspólnoty z Ukraińcami. To jest piękne. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, żeby to obrócić pozytywnie, bo być może ci uchodźcy potem zostaną w Polsce, założą tutaj swoje nowe jeszcze rodziny, wymieszają się, zasymilują się z polskim społeczeństwem i od wielu lat mówi się o tym w Polsce, że mamy problem z niżem demograficznym i niektórzy ekonomiści mówią o tym, że być może to będzie wypełnienie tej luki, że ci ludzie są nam po prostu potrzebni. I jeszcze inni ekonomiści wybiegają jeszcze dalej w swoich rozważaniach i mówią o tym, że pomiędzy rokiem 2015 a 2020 to właśnie Ukraińcy uratowali polski wzrost gospodarczy. Ale to jest prawda, że tutaj oni są nam potrzebni też.
Tak, tylko że jakby mamy dwie kwestie. Jak ktoś dobrowolnie wyjeżdża, tutaj mieszka, pomaga swojej rodzinie i to jest wszystko, jak, i byliśmy zawsze otwarci i wzajemnie byliśmy sobie potrzebni. A dzisiaj to są osoby, matki z dziećmi, które uciekają przed kulami, przed bombami, przed bombardowaniami. Już ciężko przechodzą tego, powiem tak, to co dobre widzę w tym, to, że się bardzo zjednoczyliśmy jako naród. Że wzajemnie siebie wspieramy. Że okazało się, że mimo trudnej historii jesteśmy sobie bardzo bliscy. I ta solidarność narodu polskiego, ukraińskiego jest bardzo ważna, bardzo istotna. Kiedy miałam okazję słuchać wystąpienia w Sejmie pana prezydenta Zełenskiego, to też czułam to, że to jest bardzo bliskie, co mówi i bardzo mnie to poruszyło. I ta nasza trudna historia jest też historią, okazała się, że nasza przyjaźń i poczucie wspólnoty jest silniejsze niż czasami kwestie trudne, które nas dzieliły. I to jest w tym wszystkim dobre, że potrafimy się zjednoczyć, pomagać, że Polacy są tak ofiarni, mają takie odruchy serca, tylko też tutaj musimy kierować się tym, by wiedzieć, że to może się nie skończyć jutro, za tydzień, za dwa. I też nie i na Polsce, i nie na Ukrainie, tylko być może tak. dalej. Ja też chcę powiedzieć, my jesteśmy bezpiecznym krajem, jesteśmy w sojuszu silnym, jesteśmy w NATO, więc tutaj dzieci polskie, dzieci ukraińskie są bezpieczne. Ale musimy też być przygotowani na różne scenariusze i różne warianty rozwoju sytuacji. No cóż, mamy nadzieję, że ta dobra atmosfera w naszym narodzie, ta atmosfera zjednoczenia, bo Polacy lubią jednoczyć się w obliczu zagrożenia. Tak, i to już nie pierwszy raz. Jesteśmy po prostu niesamowici. Tak, i że to potrwa po prostu dłużej, żeby to trwało zawsze. Bądźmy zjednoczonym krajem, pomimo różnic, które nas dzielą, chcemy, żebyśmy ten język debaty publicznej, żeby był unormalizowany, żeby był po prostu normalny, żebyśmy znowu, na nowo nauczyli się ze sobą rozmawiać, bo to niezwykle ważne. To może jeszcze na koniec zapytam, to też jest teraz taki dobry moment, aby w pewnym sensie porozumieć się może z Unią Europejską, żeby odblokowała te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, bo te pieniądze są dzisiaj w Polsce niezwykle ważne i z jednej strony Unia Europejska mówi o tym, że przekaże pieniądze dla Polski, a właściwie dla uchodźców z Ukrainy, żeby wspomóc tę trudną sytuację, z którą mamy do czynienia, z tym kryzysem uchodźczym, a z drugiej strony mamy rezolucję, która blokuje te pieniądze dla Polski. Niedługo będą 2 miliony uchodźców w Polsce, prawda? I trudno sobie wyobrazić albo oceniać inaczej Polaków niż takich, którzy potrafią sobie poradzić naprawdę na zwyczaj trudnej sytuacji. W tej nietolerancyjnej Polsce, która w 2015 roku nie chciała przyjmować uchodźców. Rzekomo nietolerancyjnej Polsce. My wiemy, jak się mamy zachować. Polski rząd robi wszystko, żeby rozmawiać też z Unią Europejską, z krajami tutaj sąsiednimi po naszej zachodniej granicy, żeby w sposób jednoznaczny zastosować sankcje, by osłabić Rosję, by nie finansować Putina i jego biznesów, które pozwalają mu prowadzić wojnę. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, Komisję Europejską, my mamy bardzo na przykład w edukacji dużo dobrych projektów, które możemy zrealizować lepiej, może szybciej, gdyby te pieniądze z KPO były, ale bez tego w tej sytuacji jeszcze kryzysu uchodźczego będzie trudno. Dlatego nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż to, że Unia Europejska, bogate kraje po prostu nie pomogą Polsce, nie pomogą Ukrainie. Nie wyobrażam sobie, żeby wstrzymywano dalej pieniądze europejskie. Natomiast naprawdę te wszystkie spory o rzekomo łamanie praworządności w Polsce uważam za niesłychanie niestosowne, ale dzisiaj rozmawiajmy o tym dobrym, co się dzieje i liczmy na to, że tutaj Unia Europejska się w sposób zdecydowany zaangażuje w sprawę pomocy Ukraińcom i Polsce, która tutaj jest na pierwszej linii frontu pomocy Ukraińcom. To dobrą sprawą też jest to, że Japonia chce między innymi przekazać 100 milionów dolarów na pomoc Polsce w tym kryzysie uchodźczym. Pomóc chcą też Stany Zjednoczone, a Unia Europejska już zadeklarowała jakąś kwotę dla Polski? Zadeklarowała, w tej chwili nie pamiętam, ale ona nie jest tą kwotą za dużą. Mamy nadzieję, że to będą większe pieniądze.
Mamy nadzieję, że to będą większe pieniądze. Mamy nadzieję też, że rząd, samorząd, ogólnie państwo polskie poradzi sobie z tym, z czym mamy do czynienia. O tym i nie tylko, bo przede wszystkim o tym, jak będzie wyglądało to w edukacji. Edukacji, czyli czym skorupka za młodo nasiągnie, tym na starość trąci. To jest ważne, żeby dobrze edukować także tych, którzy dzisiaj uciekają przed wojną, także tych, którzy być może w przyszłości będą stanowić bardzo ważną część polskiego społeczeństwa. O tym rozmawialiśmy z Marzeną Machałek, wiceminister edukacji i nauki. Bardzo dziękuję serdecznie za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Którą poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. To już dzisiaj koniec programu Studio Fakty, ale bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie wszystko, co chcecie, ale przede wszystkim oglądajcie. Do usłyszenia, do zobaczenia.